Witam wszystkich serdecznie, tutaj SCT StarCraft i gramy. Tym razem na The Cursed Hollow gramy z Vallą, Rhaegarem, Stitchesem i ETC. ETC samotny. Zastanawiam się, czy lepiej Stitches sam, czy lepiej... wszystko jedno. Generalnie ETC może się tym ślizgiem swoim, power slide'em konkretnie, wydostawać. Więc być może lepiej, żeby on był sam niż... zagrywka całkiem sprytna. Ale niestety nieskuteczna. Trzeba zbierać XP-ki na tym etapie gry. Nie można sobie pozwolić na to, by przeciwnicy ich zdobyli za dużo już teraz, więc... Więc trzeba w miarę możliwości być na tym, w pobliżu umierających mobów, bo jak się nie jest, to tych XP-ków nie zdobywamy. A wbrew pozorom to potrafi zrobić różnicę, to znaczy... no widać może nawet troszkę w tej chwili już, że ten pasek niebieski był troszkę bardziej do przodu, co prawda... Ktoś tam zginął w międzyczasie i to chyba... A nie, to od nich zginęła Zagara. No i bardzo dobrze. Prawidłowo. Troszeczkę marnuję manę, używając shielda na mobach. Natomiast myślę, że na dłuższą metę mogę sobie na to pozwolić. Właśnie w imię zdobywania XP-ka i zadawania pewnych obrażeń tutaj wieży i fortom w późniejszym etapie gry. Dobra. No, złapał mnie, ale na tym etapie gry pojedynczo ta Sadara ciężko jest. Ta Sadara ciężko jest dorwać. Oho, ładnie mnie złapali. To było ładne zagranie z ich strony, trzeba przyznać. Na szczęście mamy sporo wojowników, więc istnieje szansa, że jakoś sobie poradzimy. Ale tam Zeratul daje radę, trzeba przyznać, że nie najgorzej. Valla zginęła od nich, jeszcze od nas zginął Rhaegar. Rhaegar, ciekawe, ciekawe. No ja już nadbiegam, więc wreszcie się przyda ten speed do... I trybut zebrany. Nie, 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 nie gincie, nie gincie tak głupio, ludzie! Po co? Po co? Co to daje? Nie wiem, naprawdę nie wiem, po co ten teamfight. To było zupełnie bez zysku dla nas. I coraz to kolejny ktoś ginie. Zupełnie... No w tej chwili to już jest ponad poziom przewagi. I wygląda bardzo groźnie moim skromnym zdaniem.
Może chociaż Zeratul. No nie, on jest w stanie się oczywiście wyteleportować. No, trzeba im przyznać, że dają radę. Dużo lepiej sobie w teamfightach radzą. Dużo lepiej sobie w teamfightach radzą od nas. Dwóch. Jeden zginął, okej, okay, ale drugi od nas. Naprawdę ładne kombinacje. I wygląda na to, że bez żadnego problemu będą w stanie się przez nas przebić. Tutaj jeszcze ETC na dodatek. Oho, ho. Chociaż ten jeden cel uda się osiągnąć. Dobrze było, żeby ETC jeszcze tam pobiegł. Dokładnie tak. Okej, okay. No to bronimy, bronimy, bronimy. Pojawia się trybut. Ciekaw jestem, czy uda mi się go zebrać, bo jeśli oni go zbiorą, to będzie już w ogóle total fail. Dało się, to chociaż tyle. Dobra, i Arkonik. Trybutu i tak nie zbierzemy, więc... nie było sensu nawet próbować o niego walczyć. No nie!
Dobra, no udało im się mocno puszować. Tu jest... Kurczę, oni nie stracili ani jednego fortu, natomiast my już jesteśmy bardzo głęboko do tyłu. No dorwać go, dorwać go! Nie udało się go dorwać. A to niedobrze. Walla oczywiście przebiegła i mi też nie pomoże. No, oczywiście dam sobie radę, tak? Natomiast wydaje mi się, że efektywniejsze jest jednak... żeby brać tych najemników we dwoje, co najmniej. Wtedy moglibyśmy też razem dalej pobiec. Jeden uciek w jedną stronę, drugi uciek w drugą stronę i tak to się skończyło. No i zaraz przybiegną wszyscy i będzie prawdopodobnie po jednym z nas. Niezły teamfight, to trzeba przyznać. Po moim Arkonie, no i wycofujemy się. ETC być może padnie. Najlepsze jest to, że to są wszystko walki czterech na trzech albo pięciu na czterech, a mimo to nasi przeciwnicy mają w nich przewagę. O właśnie, i tak oto pojawia się Zeratul i jest po mnie. No Zeratul od tego jest, trzeba przyznać. A ja nie miałem many ani na shielda, ani na... Na tarczę. W którą stronę pobiegł? Jest! Udało się chociaż go złapać. Jakiś stan, gdyby jeszcze został rzucony. Czterech nas się będzie uganiało za tym Zeratulem. O, to już po pticach. Jest złapany trybut przez przeciwników. Nie wiem, czy jest sens, żeby oni puszowali we troje. No właśnie, Valla pojawi się znienacka, nie tam gdzie trzeba. Na szczęście ja się pojawię tam gdzie trzeba. No teraz to już nie wiem, jak się z tego wykaraskam. A, Rhaegar. Dobra, to może się i wykaraskam. Albo i nie! Jeden strzał i... zbita. A tu są giganci i golem, więc wygląda bardzo źle. No jeden Stitches został, jeden Stitches, ale... No dobrze by było rozwalić jak najszybciej tych gigantów i golema, bo on może zadać trochę obrażeń niestety.
ETC przeciwko Stitches, no. Może być ciężko. Znaczy, ideą ETC jest przeszkodzenie Stitchesowi we wzięciu trybutu, ale no nie, teraz na zegara nadbiegła i to już będzie to. Więc 2 do 1 i ani jednego przekleństwa nam się najpewniej nie uda zebrać. Nie najlepiej. No, chociaż się udało dorwać jednego, ale nie była to specjalnie opłacalna wymiana. Jeden Fort zniszczyliśmy so far, czyli bardzo, 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 bardzo mało. No dobra, dwa Forty, przepraszam. Czyli bardzo mało, a my już nie mamy w tej chwili ani jednego. Więc no, jest do niczego. Warto też zauważyć, że u nas dwie postacie nie żyją, u nich już tylko jedna, więc ten push, który nadchodzi, najprawdopodobniej będzie otwarty ostatnim, szczególnie biorąc pod uwagę to, że my właśnie tracimy zdrowie na katapulty, na moby po prostu. O, i Rengar też już jest martwy. Jeden zdjęty. Dobra, może i Rengara się uda dorwać. Pójdę albo nie pójdę. Zeratul.
Tak to jest, jak się nie patrzy tam, gdzie się akurat jest, tylko na sytuację gdzieś indziej na mapie. Lepiej tego nie robić. Ale ten Zeratul jest niezły, trzeba przyznać. Zeratul, no, 38 tysięcy. Dużo Siege. Ładnie, ładnie, całkiem ładnie. Dobra, zegary, udało się ETC dorwać. Powiem wam tak, jeśli nam się uda to wygrać jakimś cudem, to będę bardzo zdziwiony. Na zasadzie, o mój Boże, to nie miało prawa być miejsca, ale nie, dobra, to już widzimy. Cała moja drużyna jest martwa? Nie, jeden ETC został. ETC, który ganiał Valle. No ja mam Resurgence of the Storm, więc rodzę się szybko. Natomiast Valla i Stitches nie. Teraz oni najprawdopodobniej biorą Golema. Uła. Dobra, nie, to nie jest pora na...
No, to by było na tyle. Znienacka. Uff. Ale mam wrażenie, że przegraliśmy zasłużenie. Tamci dawali sobie radę lepiej. Dobra, to by było na tyle. Dzięki. Pozdrawiam do następnego kasta. Cześć.